Siemano, Siemano, widziałem dzisiaj film Ewolucja, i w nim chodzi o to, że spada meteoryt, yy, wiecie, no na Ziemię, tak? I z tego meteorytu, wiecie, gdzieś tam w jakiś sposób uśpione kosmici, wiecie, przybierają coraz większe rozmiary, yy, nie wiem, w ogóle w nim, w tym filmie było tak, że te kosmici, wiecie, Ewu ewolu, ew, No, ewolucja, wiecie, o co mi chodzi, że one ewoluowały. Nie wiem, czy to dobrze y, powiedziałem. Y, no i po prostu nie są przyjaźnie nastawieni do ludzi i zaczynają ludzi, wiecie, atakować. I w ogóle, czy my byśmy w prawdziwym życiu w prawdziwym życiu wiecie no mogli się przed nimi bronić albo po prostu raz na zawsze no z nimi skończyć i no i obronić ludzkość co nie? No a tak to to witam was na kolejnym odcinku Rock Space yy, i jutro również będzie kolejny odcinek yy, Rock Space i się nie martwcie no bo teraz już ponownie codziennie na kanale będą filmy, będą vlogi no i oczywiście też będzie myślę jutro nowy odcinek e, szwagier, więc więc będzie, będzie gites będzie gites, oczekujcie jak sobie wyobrażacie atak kosmitów, czy to będzie tak właśnie, że meteoryt spadnie w nim, uśpione y, będą kosmici będą kosmici wiecie że w formie takich mikro Organizmów, które po prostu się. Jest jeden, ciach i się rozmnażają. Że wiecie, że te mikroorganizmy się rozmnażają, potem przy tym etorydzie nie wiem, są jakieś grzyby, coś takiego. No i, no i po prostu zaczyna się ewolucja, czyli po prostu ewolu. ewolu. Dobra, wiecie o co chodzi. Ciężkie słowo. Jak dla mnie, no i co, no i tutaj, właśnie na tym filmie, tak było. Obce formy życia rozwijają się jednak w zastraszającym tempie, i nasi bohaterowie uświadamiają sobie, że jeśli chcą ocalić rodzaj ludzki. Muszą ze sobą współdziałać, bo czeka ich starcie z przybyszami z kosmosu, którzy zdążyli przybrać monstrualne rozmiary. Polecam ten film, polecam sobie sprawdzić, a jeśli byście się zastanawiali, czemu mam to, to po prostu coś się stało z. no, z. no, coś się stało z tymi, ehm, jak ktoś mówi. Kurczę, widzicie, dzisiaj mi brakuje słów. I to nie ja to powiesiłem, tylko ktoś. Ja jutro tam to wiecie, naprawię i będzie już wszystko dobrze. Yy, więc się nie ma co martwić na jedną noc to nie jest żaden problem. Nie można się, wiecie, tak przejmować. A, no i mordeczki. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym. Akcja! <grym> Dobra, a wy piszcie w komentarzach, co myślicie? Yy, czy po prostu obce formy życia mogą, właśnie przy, wiecie, przybyć na naszą planetę w taki sposób? Czy po prostu to będą jednak, to nie będą jakieś potworki, stworki? Yy, czy to po prostu będzie zaawansowana? Cywilizacja, statki, że mają też jakieś swoje bronie, nie wiem, może potężniejsze, może bardziej zaawansowane od naszych. A jak to będzie? Jak myślicie? Bo ja uważam, że to może być tak, albo tak, że po prostu te obce e, formy życia mogłyby e, ewoluować czy jakoś tak na naszej planecie i przybroć jakieś wiecie naprawdę yy, jakieś yy, postacie i no nie no wiecie co dalej no albo zaawansowana cywilizacja ma wiecie statki kosmiczne mają swoją planetę miasta yy, o wiele bardziej ładniejsze o wiele bardziej ro rozwinięte no, i że są od nas po prostu o wiele bardziej, o wiele milionów e, procent mądrzejsze. No, od nas, tak. I pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie. Czy obca, cywil czy obca cywilizacja istnieje, czy jednak e, jesteśmy we wszechświecie? Po prostu. Sam. Jeszcze tak wam powiem, że naprawdę chciałbym, chciałbym e, kiedyś p, To się nie stanie, ale chciałbym kiedyś e, po prostu polecieć na międzynarodową stację kosmiczną i doświadczyć, wiecie, tego latania jak latasz sobie, no nie, doświadczyć tego czasu tam na tej e, stacji kosmicznej i po prostu spojrzeć na Ziemię tak jak to właśnie patrzą astronauci i zobaczyć to niesamowite piękno to, to niesamowite cudo które jest naszym domem no ja kończę mordeczki trzymajcie się pozdrawiam was bardzo serdecznie i Pamiętajcie w życiu się nie poddawajcie. Lećcie do przodu i oczywiście czyńcie dobro. Pozdrawiam. A i kochajcie siebie nawzajem.